Kochani w modzie ekokreatywnej. Z tobą na fali. Dzisiaj zapraszam Was na haul lumpeksowy w najnowszych trendach. Część druga. No i kochani, dzisiaj mam bardzo fajne rzeczy znowu. Tak jak mówiłam, ciąg dalszy lumpeksowych zdobyczy, tak zwanych must have sezonu 2020, zima 2020, i zobaczycie moje kolejne fajne rzeczy. No i oczywiście zaczynam najpierw od tego, co mam na sobie, a mianowicie spódnica znowu jest w najnowszych oczywiście trendach i kolejny must have sezonu, czyli spódnica z frędzlami. W dodatku, kochani, jest naprawdę przepiękna, jest to czysta wełna, firma Hexe, więc naprawdę to jest mega zdobycz. No i jest taka wąska, właśnie teraz są modne takie wąskie, długie spódnice, jeszcze dodatkowo ma frędzle, a z tyłu zobaczcie, tutaj można zobaczyć, jak widać, jest to suwak, taki bardzo dyskretny, praktycznie go nie widać po rozpięciu, ale jest super to rzecz, bo powiem Wam, że takie spódnice długie i wąskie nie są zbyt wygodne, szczególnie jak się prowadzi samochód, i zazwyczaj taka spódnica w ogóle nie wchodziła u mnie w grę, natomiast właśnie dzięki temu suwakowi, które mogę dowolnie regulować, mogę go trochę zapiąć, mogę go całkiem rozpiąć właśnie tak aż za kolano, po prostu mogę w tym prowadzić auto, bo to jest bardzo wygodne i naprawdę można w tym, o, zobaczcie, można w tym robić całkiem spore kroki i nie przeszkadza to w ogóle w poruszaniu się. No i jest przeciepła ta spódniczka, bo tak jak mówię, to jest 100% wełna i w dodatku naprawdę taka mięsista, gruba. Za tą spódniczkę zapłaciłam 15 zł i powiem Wam, że ani złotówki nie żałuję, bo jest naprawdę mega super jakości firmy. No i design w ogóle, wszystko mi się w niej podoba, kolor też. Tym bardziej, że pasuje mi do drugiej rzeczy, którą kupiłam ostatnio, i to jest sweter marki Marc Jacobs. Tutaj co prawda wypruta jest z tyłu metka, ale to jest sweter 100% wełna. Super jest ten sweter. No i wiecie, Marc Jacobs, no super firma naprawdę i bardzo mi się podoba. I krój jest taki wąski, fajny do ciała. I jest krótki, więc też na przykład do spodni z wysokim stanem albo do takiej spódnicy, nawet jak widać tutaj do paska się nadaje. Pokażę Wam krój tego swetra bez paska, bo o, jakby go zdjąć, to mamy po prostu taki krótki sweterek, troszkę tutaj jest szerszy niż w ściągaczu, ale można go wsadzić z przodu na przykład, o, za spódnicę, co prawda jest troszkę wąski do takiego wsadzania za spódnicę, ale da się to wykonać prawdopodobnie, jakby mi zależało. Natomiast mi się to podobało właśnie z takim paskiem. No i zobaczcie, taka stylóweczka właśnie szara, z czystej wełny, cały strój wełniany, luksusowy. No i sweterek kosztował wcale niedrogo, bo on nie ma górnej metki, ma tylko tutaj tą dolną, ale za to ta dolna jest 100% oryginalna, bo sprawdziłam. I zapłaciłam za niego tylko 13 zł. To jest rewelacyjna cena, jak za wełniany, bardzo ciepły sweter i bardzo modny sweter, świetnej jakości. Zobaczcie, jeszcze ma tutaj przepiękne takie warkocze. Ja się trochę cofnę, żebyście sobie zobaczyli tą stylówkę w całości. Naprawdę bardzo mi się podoba to zestawienie, a w ogóle no, takiej jakości rzeczy to się nie zdarzają też na co dzień, nawet w lumpeksach. Chociaż mnie się dosyć często zdarzają, po prostu dlatego, że mnie to interesuje i się skupiam na jakości. No i kolejna rzecz w tej stylówce, którą widzicie, to jest właśnie ten paseczek, za który zapłaciłam 10 zł, więc w stosunku do jakby ceny swetra to dosyć drogo, prawda? Jest świetny, to jest skóra, zamsz skórzany, taki prawdziwy, nie jakiś sztuczny. I to jest bardzo fajny, modny paseczek z takim jakby kształtem podkowy tutaj na sprzączce. Naprawdę jest bardzo mięciutki, przyjemny, jest jak nowy, także podejrzewam, że był nowy, albo roznoszony może raz, dwa razy. I jest to sweter, jest to paseczek H&M, także też nie jest to nie wiadomo jaka marka, ale bardzo fajna jakość. Jak na tą sieciówkę, to uważam, że spoko jakość i no jest naturalny, także też w ogóle fajnie. No i taka stylówka, uważam, że do czegoś takiego właśnie można wystylizować wysokie kozaki i bardzo podoba mi się połączenie takiego brązu, miedzi i właśnie takiej szarości. Uważam, że to jest przepiękne połączenie, które
dodaje tym tkaninom szlachetności. Można oczywiście by to wystylizować też z czarnym kolorem, ale mnie się o wiele bardziej podoba to połączenie z tym ciepłym brązem. Uważam, że jest bardzo szlachetne. Jestem bardzo ciekawa, co Wy sądzicie. Mnie się to podoba. I w ogóle wpadłam też na pomysł przy okazji tych spódnic ostatnich, że zrobię taką krótką serię programów stylówki na lata 70., 80., 90. i będą tam wtedy stylówki tylko w stylu właśnie tych lat. Piszcie, co sądzicie, czy to jest dobry pomysł na programy, bo mnie się ten pomysł nawet spodobał i już mam sporo rzeczy, sporo stylówek na myśli, także jeśli Wam się podoba, to piszcie, czy chcecie takie programy. Mam też pomysł na cały program o trendach frędzlowych, bo mam dosyć sporo ubrań i dodatków właśnie z tymi frędzlami i wydaje mi się, że też fajnie by wyszło to. Napiszcie koniecznie, czy uważacie, że ten pomysł też jest dobry, Waszym zdaniem. No dobrze, kochani, to tymczasem pokażę Wam jeszcze ten sweterek w zestawieniu ze spodniami, które już Wam pokazuję. One są już u mnie około miesiąca. Też ich nie pokazywałam z powodu tam jakiegoś prania czy czegoś, bo je nosiłam już. I to są takie modne spodnie marszczone. 7/8 też nie są do kostek nawet. Ja je planuję nosić do kozaków właśnie, do wysokich butów. I to jest rozmiar niby 40, ale są troszeczkę tylko na mnie luźne i ja je noszę z paskiem, więc to, że one są tu troszeczkę luźniejsze w biodrach, to w porządku. Pasek przy tych spodniach akurat się dobrze sprawdza, trzyma je, więc stwierdziłam, że nie będę ich przerabiać na mniejsze. No i są naprawdę super spodnie z Top Shopu, zobaczcie. Za te spodenki zapłaciłam też 10 zł. To są spodnie z mieszanki poliestru i wiskozy, więc dobrze, że chociaż część materiału jest w miarę naturalna. Wiskoza to jest świetny materiał. Troszkę szkoda, że poliester, ale one jakby w dotyku są takie bawełniane bardzo, miękkie bardzo. I nawet fajnie się sprawdzają. Już kilka razy właśnie je nosiłam do takich stylóweczek. I no i na stylówce zobaczcie sobie tutaj te spodenki właśnie dobrałam do tego swetra i z czerwonymi dodatkami, czarne takie krótkie botki na obcasie z czerwonymi kokardkami. Ja tam wymieniłam sobie w tych botkach sznurówki na takie czerwone, koronki. No i czerwony zamszowy paseczek do tego, może być jakiś naszyjnik. Fajna taka cieplutka stylówka, bardzo wygodna. Ja bym tak poszła jak najbardziej do pracy, do szkoły, na zakupy. Jest super wygodnie. I powiem Wam, że spodenki były warte tych 10 zł. Są naprawdę fajne, modne i takie milusie w dotyku i jest mi w nich bardzo wygodnie. No to kochani, idźmy dalej. Teraz będą troszkę dziwniejsze rzeczy już. Mianowicie pokażę Wam teraz tę bluzkę, którą kupiłam. Jest przepiękna, kosztowała mnie jedyne 6 zł. I to jest bluzka z H&M, jest sztuczna niestety, ale kupiłam ją z myślą o latach 70., o takich stylówkach, albo nawet właśnie jakichś scenicznych takich outfitach, scenicznych strojach na lata 70. Ona jest takiej przezroczystej, jakby nie wiem, czy to jest organza, czy taki materiał przejrzysty, zielonkawy, taki oliwkowy, pistacjowy, trudno to nazwać. I ma przepiękne rękawy właśnie takie na lata 70. Jeżeli zrobię te filmiki o latach 70., to na pewno zobaczycie tą stylówkę z tą bluzką, a zamierzam też zrobić filmik na wiosnę, na pewno z takimi pięknymi wiosennymi stylóweczkami i też na pewno ta bluzeczka się pojawi już w tych filmikach. Teraz nie będę Wam pokazywać, bo to musi być jakaś fajnie, super dobrana stylówka, nie tak byle jak do czego, byle co zobaczyć. Ale zobaczcie, że naprawdę to jest bardzo fajnie zrobione, ma świetne te rękawy i ma przepiękne te właśnie naszycia. To jest wszystko naszywane, te kwiatki na ten materiał i naprawdę uwielbiam ten kolor. Myślę, że coś takiego nawet można włożyć pod jakąś suknię, która jest trochę zbyt rozebrana, sceniczną i też będzie bardzo ozdobne. Także cieszę się z tej bluzki bardzo. Kochani, następna rzecz, wytargowałam ją troszkę, bo tutaj cena jest 18 zł. Zobaczcie, jeszcze z lumpeksu, mimo prania się zachowała. I to jest taka przepiękna kamizelka kaszmirowa. Ona jest męska i ona jest bardzo duża. Zobaczcie tutaj ją w stylówce. Ja sobie dobrałam do tej kamizelki te moje takie z naturalnego weluru z jedwabiem spodnie we wzory, kaszmirowy sweter pistacjowy i właśnie tą kamizelę z paskiem. Powiem Wam, że pierwotnie miałam taki zamiar, żeby tą kamizelkę zwężać, bo ona jest bardzo, naprawdę bardzo szeroka. Zobaczcie, to jest tak ogromne.
No ale po włożeniu jej i po spięciu jej paskiem, a stwierdziłam, że i tak będę tą kamizelę nosić tylko i wyłącznie z paskiem, no to stwierdziłam, że po prostu nie będę jej przerabiać, tylko będę ją nosić jako taki mega oversize i to się bardzo fajnie moim zdaniem sprawdza właśnie z paskiem, jest cieplutko. No i oczywiście kamizelka wełniana to jest, czy inaczej to nazywając, bezrękawnik z wełny, to jest w tym sezonie absolutny must have, jeden z hitów tego sezonu i być może zostanie z nami dłużej, także za 15 zł taka kaszmirowa w ślicznym kolorze kamizelka, no to jest przesuper zdobycz dla mnie i jest warta każdej ceny i naprawdę uważam, że wygląda fajnie. Co myślicie? Tutaj wysokie kozaki do tego i stylowa jest według mnie naprawdę, naprawdę do pozazdroszczenia. Ja sama sobie trochę zazdroszczę tej stylówy. W każdym razie na pewno będzie to noszone i już się nie mogę doczekać właśnie jak włożę tą kamizelkę i będzie mi tak cieplutko w niej. A jeszcze z tym sweterkiem kaszmirowym pod spodem, no to jest tak ciepło i przytulnie, że nie chce się z tego wychodzić. Także tada, kochani, no i oczywiście mieliśmy już lata 70, mieliśmy frędzle, mieliśmy super jakości dzianinę, no to teraz coś crazy, zupełnie crazy, mianowicie mam taki żakiet z czystej wełny, teraz oczywiście są modne długie marynarki oversize, ale klasyczne żakiety zawsze też się ceni i będą zawsze modne i na pewno wielokrotnie będę używać taki żakiet. Zauważcie, że bynajmniej ten żakiet nie jest klasyczny. Oczywiście krój ma klasyczny, ale no ten wzór i zestawienie kolorystyczne nie ma nic wspólnego z klasyką. To jest wręcz ekstrawaganckie, powiedziałabym, ale tak mnie zachwyciło to połączenie tych kropek. W żakiecie akurat to się bardzo rzadko zdarza. No i wełna i ma przepiękne detale. Zobaczcie, tutaj są takie aksamitne łaty na rękawach. Bardzo fajne guziki, takie jakby właśnie z kości zrobione. I ma świetną podszewkę, w ogóle jakieś takie odjechane wzory, jakieś kury białe na zielonym tle. I to jest, powiem Wam, bardzo dobra marka, bo to jest marka Boden. To jest bodajże niemieckie. Rozmiar 12, więc nie jest aż tak mała i obcisła, ale może i dobrze, jest troszkę taka lekko oversize'owa na mnie. No i ja sobie tutaj do jednej stylóweczki, zobaczcie, z sukienką taką w podobnych kolorach, ta sukienka właśnie ma zieleń w sobie i granat. I tutaj do tego spięłam sobie to paskiem i włożyłam buty, które zaraz Wam też pokażę. Takie na kaczuszce krótkie botki zamszowe. No i uważam, że bardzo fajnie, że fajnie, tak lekko. To jest takie niezobowiązujące mimo tej sukienki. I ten żakiet jest hitem, bo po prostu ja jestem zachwycona tym wzorem i uwielbiam takie szalone rzeczy. To jest taka nietuzinkowa rzecz, której naprawdę nie kupicie na co dzień, bo na to trzeba po prostu trafić. Trzeba mieć szczęście, żeby coś takiego dziwnego, szalonego i po prostu odjechanego kupić jeszcze w rewelacyjnej jakości. No i ten żakiecik był tani, bo pewnie dlatego, że mało osób by taki wzór kupiło. Kosztował jedyne 16 zł, więc jak na żakiet wełniany to naprawdę jest bardzo, bardzo dobra cena. No tak i druga stylóweczka jeszcze z tym samym żakiecikiem. Zobaczcie, moje takie od Ralpha Laurena bawełniane spodnie o prostych, raczej szerszych trochę nogawkach do tych samych botków i do tego znowu sweterka kaszmirowego w ten właśnie w tym kolorze takim pistacjowym, czy jak to nazwać. No i też świetne zestawienie, takie zupełnie już bardziej sportowe. Już do tego bym nie dawała paska, bo to jest troszkę przesada tutaj. Można to rozpiąć, można zdjąć sobie to, jak jesteśmy już w jakimś miejscu. Taki żakiet jest bardzo gruby, więc można go też nosić w charakterze kurtki, jak nie jest za zimno. Do tego jakiś zamotany wielki szal, na przykład w kolorze pistacjowym. No i będzie super fajna, lekka i taka codzienna stylóweczka. Mam nadzieję, że się Wam podoba. Piszcie, co myślicie o tej szalonej rzeczy. Ja jestem naprawdę w niebo wzięta z powodu tego żakietu. No, tak zabawnie dzisiaj. I jeszcze jedna ekstrawagancka rzecz, mianowicie rzecz, którą kupiłam dla mojej przyjaciółki, która jest bardzo wysoka, szczupła i ma taką urodę i styl, bardzo lubi rzeczy boho, rzeczy na lata 70. i taki styl jej świetnie pasuje. I chciałam Wam pokazać tą sukienkę, być może zobaczycie ją w stylówkach na lata 70., jeśli te stylówki rzeczywiście wyjdą.
No i naprawdę bardzo mi się spodobała ta sukienka. Ona jest co prawda taka bardziej na wiosnę, lato, ale myślę, że no może nie na zimę jednak, ale myślę, że właśnie nawet wczesna wiosna do jakiejś fajnej biżuterii, do paska, nawet do jakichś krótkich botków nieocieplanych też może się fajnie to sprawdzić. Czy na przykład do bezrękawnika na to, czy jakiejś takiej rozpiętej kamizelki z guzikami. Też mogła być całkiem fajna stylówka w stylu boho, w stylu takim dzieci kwiaty. No i ma przepiękne wzory. Zobaczcie, zachwyciły mnie najbardziej wzory na tej sukience, mimo że ona jest niestety sztuczna, ale jest, ma bardzo ciekawy krój i ma fajne guziki, takie złote tutaj, zobaczcie. No po prostu spodobała mi się, więc zobaczycie tą sukienkę. Czy mnie, czy moją koleżankę w stylówkach już jakby w całym zestawie z tą sukienką, dlatego dzisiaj nie będę Wam pokazywać przebitek tej sukienki, bo chciałam, żeby jej oddać sprawiedliwość, żebyście zobaczyli, jak fajnie można wystylizować taką sukienkę. I ona kosztowała mnie, kochani, tylko 10 zł. Naprawdę, jak na taką śliczną, oryginalną sukienkę, to też jest bardzo, bardzo super cena. No i moi drodzy, ostatnia dzisiaj rzecz, to będą buty. Te właśnie butki, które widzieliście w stylóweczce z sukienką i ze spodniami do żakietu. Bardzo piękne buciki, też zapłaciłam za te buty jedyne 20 zł chyba, tak, 20 zł. Naprawdę są piękne, to są buty Mark, takiej firmy Mark przez C. Są całe ze skóry, o tu zresztą nawet być może będzie widoczne logo tej firmy. Takie kaczuszki właśnie, całe ze skórki w środku na zewnątrz i przepiękny kolor, taki oliwkowy, ciepły, zielony. No bardzo mi się spodobały, są bardzo oryginalne, tu mają takie wywinięcia. Można to chyba też podnieść do góry, ale ja nawet chyba bym tego tak nie nosiła, tylko właśnie takie tak super wywinięte, bo tu mają taką pasującą do tyłu licową skórkę w tym samym kolorze i są bardzo zgrabne i powiem Wam, że dzięki temu, że te kaczuszki nie są bardzo tutaj wąskie, jest bardzo wygodnie w nich chodzić i są mięciutkie, więc się układają do stopy. Bardzo, bardzo fajne. Ja bardzo też lubię takie kolory i dużo noszę zieleni, takich turkusów i to mi będzie do tych stylóweczek, jak zresztą sami widzieliście, fajnie pasowało. No i mam nadzieję, że moje zakupy dzisiejsze Wam się podobały. Dzisiejszy program jest takim ekstra programem, troszkę jakby poza moją zwykłą ramówką, bo postanowiłam trochę przyspieszyć i dodać jeszcze jakieś ekstra filmiki, żeby po pierwsze trochę przyspieszyć moje subskrypcje, żeby więcej widzów miało szansę jeszcze w grudniu się dopisać, bo mam taki cel, żeby do końca roku właśnie osiągnąć ten cel 1000 subskrypcji i mam bardzo dużo pomysłów na programy, więc kochani, jeśli możecie, to subskrybujcie, jeśli Wam się podobają filmy, ciskajcie łapkę, podawajcie filmiki dalej i bardzo mi to daje dużo motywacji do pracy i bardzo Wam dziękuję za oczywiście za dotychczasowe polubienia i za oglądanie moich filmów. Serdecznie dziękuję i zapraszam już za 2 dni na program o moich butach z lumpeksu na zimę. A jest ich naprawdę sporo i zobaczycie też tam jakieś stylóweczki. A już po kolejnym haulu będzie też haul świąteczny z różnymi gadżetami z lumpeksów, z plitargów, które zakupiłam na święta. I to są przepiękne rzeczy, Was zapraszam bardzo serdecznie na ten program. Do zobaczenia, kochani, cześć! Pozdrawiam Wolkę.